które zawarły w sobie jego cierpienia i radości, jak w jednym ognisku ześrodkowując przeżycia całych człowieka. Józef Piłsudski. Szanowni Państwo, bohaterom buduje się pomniki ze spiżu, z zimnego kamienia, ale najcenniejsze i najważniejsze są te, które powstają z serc i z pamięci. Spotykamy się dziś w Szczepuńskiej Świątyni, tak licznie zgromadzeni w uroczystej oprawie, z orkiestrą, ze sztandarami, aby oddać hołd marynarzom i kapłanom, którzy na tej ziemi nieśli ofiarę krwi. Minęło właśnie 90 lat od tamtych wydarzeń, kiedy pociąg pancerny Mściciel przywiózł na stację Kaczyny młodych chłopców z 1. Batalionu Pułku Morskiego. Chcę się powiedzieć, że 3 sierpnia 1920 roku o 7 rano przybył Gwiazd Polskiej Młodzieży po to, by własnym ciałem zasłonić drogę na jeździe. Działaniami marynarzy kierował osobiście dowódca pułku, kapitan marynarki Konstanty Jacynowicz. O bohaterstwie marynarzy czytamy w meldunku generała Wołoczyńskiego, który napisał: rozpoczęte obejście miasta od południa zlikwidowano za pomocą bałonu morskiego. I dalej dodaje, który bije się doskonale. Na polach Zabiela, Suska, Nowej Wsi, Tobolic, Rzekunia i innych miejscowości rzekuńskiej ziemi swoje gości zostawiło 53 marynarzy i 18 powładów, którzy w późniejszym czasie zostali na wieczny spoczynek złożeni w bratnych mogiłach na rzekuńskiej Lekabłonie. Szlak bojowy marynarzy na mazowieckiej ziemi zaczął się właśnie 3 sierpnia. Zdobyciem tych dwóch miejscowości Nowa Wieś i Suski. Ci chłopcy nie mieli czasu na to, żeby się przygotować. Od razu z pociągu szli na pozycję. 4 sierpnia marynarze zdobyli Zabiel. W walce byli wspierani przez 4 szwadron 2 pułku Ulan, którym również dziś składamy hołd. 1. Batalion Morski Brat walki swoje zakończył 21 sierpnia w miejscowości Raciąże. W tym czasie jest 18 dni przed prawie 300 km od Lubaku. Walczył w drodze o Maków Mazowiecki, o Nasiec i inne miejscowości. Spośród 756 marynarzy i oficerów 1. Pułku Morskiego po wojnie do Torunia wróciło 318. 1. Batalion Pułku Morskiego nie brał bezpośredniego udziału w bitwie warszawskiej, ale bohaterskie walki marynarzy i kapłanów tu, na naszej ziemi, skutecznie opóźniły marsz bolszewików na Warszawę. Dały czas naczelnemu wodzowi, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, patronowi naszej szkoły, czas na przygotowanie planów strategicznych obrony stolicy i czas konieczny na dyslokację wojsk. Męstwo marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego zostało docenione przez dowódcę frontu generała broni Józefa Hallera, który, żegnając marynarzy w rozkazie okolicznościowym napisał: z dala od bursztynowego brzegu, na którym dumnie powiewa polska bandera i po wieki wieków powiewać będzie. Stanęli marynarze ramię przy ramieniu obok naszej piechoty, z pierwszy czyniąc wrogowi zaporę. Walczyli z wytężeniem wszystkich sił i poświęceniem. Stopniały ich szeregi, ale z tych, co pozostali, wzmocniło się męstwo i potęga ducha. Za zasługi bojowe wielka kapituła pod przewodnictwem naczelnego wodza marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczyła orderem wojennym Virtuti Militari 12 bohaterskich marynarzy. Wśród odznaczonych był dowódca pułku, kapitan marynarki Konstanty Jacynowicz, jak również wspomniany już wielokrotnie ksiądz, który pełnił posługę wody
wzrok mieli. Odznaczono, przyznano też 16 odznaczeń krzyżem kolecznym. Społeczność rzymska od wielu pokoleń oddaje hołd bohaterom walczącym za wolną ojczyznę. W hołdzie wybudowano pomniki marynarzy i władców. Uroczyście obchodzono kolejne rocznice bitwy w okresie międzywojennym. W wolnej Polsce w 1990 roku ksiądz prałat Piotr Łada zorganizował obchody 70. rocznicy bitwy. Obecnie ksiądz dziekan podpułkownik Jan Brodca w zeszłym roku zainicjował uroczystości w rocznicę bitwy. A to 89. rocznica, których kontynuacją są właśnie te dzisiejsze. Marszałek Edward Śmigły powiedział: od mogił żołnierskich nie odchodzi się ze złamaną duszą, ale z niezbitym przekonaniem, że oto wyrosła nowa wartość. Wartość nie moja, nie twoja, ale nas wszystkich. Wartość należąca do całego narodu. Trzeba, aby pamięć o nich wiecznie trwała i żyła. Obecność tak licznie tu zgromadzonych jest dowodem na to, że ofiara ich krwi nie była daremna. W duszach żyjących powstała nowa wartość. Pamięć o nich trwa. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na boisku gimnazjum o uroczystościach, które odbędą się na cmentarzu. Będzie tam wystawa plenerowa do obejrzenia pod hasłem 4 słów: wolność, granice, moc, szacunek. Serdecznie zapraszam.